No, całkiem ładny, fajny trawnik. Dosyć wysoki. Zobaczcie, jak ta trawa urosła. Przywieźliśmy tutaj robota koszącego pod tytułem Husqvarna 105. Mamy tu około gdzieś 200 metrów kwadratowych, więc spokojnie ta kosiarka sobie tutaj poradzi. Zresztą ona jest po zimowaniu. Pierwsze, co musimy zrobić po zimowaniu, to co jest najistotniejsze, sparować tą kosiarkę z bazą. Ponieważ na serwisie one są rozparowywane, bo są parowane z bazą testową. Więc to jest dosyć istotne i pokażę Wam, w jaki sposób to zrobić. Wchodzimy w menu. I teraz wchodzimy sobie w ochronę, przechodzimy na nowy sygnał pętli. Czy chcesz zmienić sygnał? Tak, chcę, bo chcę się połączyć z tą bazą. I to trwa dosłownie chwilkę. Przy takim wysokim trawniku warto jest tą wysokość koszenia podnieść na maksymalną, a później po prostu co 2-3 dni obniżać o jedną działkę. No i bardzo ładnie ona się sparowała, czyli wszystko jest ok. Podnosimy sobie, mamy tutaj linijkę, która nam się wyświetla, będziemy musieli ją podnieść na maksimum. Mamy założone nowe nożyki, wszystko w porządku. A jeszcze popatrzymy na godziny pracy. Od 8 do 18 w porządku, nawet ten czas jest odrobinę za długi, jak na ten teren. Ale ma w tej chwili co robić, czyli przyciskamy start, musimy zamknąć klapkę, no i zaczyna pracować. Zobaczcie, co się dzieje. Ta kosiarka w tej chwili zostawia ten przyrost dosyć duży, ale to ulegnie biodegradacji, musimy po prostu poczekać kilka dni. Nie będzie śladu. W tej chwili skosi cały ten teren. Zejdzie jej, podejrzewam, że ze 2 dni. Oczywiście w tych czasach od godziny 8 do 18. Po skoszeniu już będzie utrzymywała wysokość tego trawnika na stałym poziomie. Zobaczcie, jakie ciche jest to urządzenie. Oczywiście kosiarka posiada czujnik zderzeniowy, czyli gdyby były jakieś przeszkody, no po prostu się od nich odbija. Praktycznie z 3 metrów jest prawie niesłyszalna, więc zupełnie swobodnie może sobie chodzić w nocy. Zobaczcie, tutaj zwalnia, bo jest jej bardzo ciężko. I to pytanie, które jest bardzo często zadawane, czy ta kosiarka jest w stanie skosić ten teren, nie mając GPS-a? Ano jest, bo z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że dojedzie w każde miejsce. No niestety musimy jej odrobinę pomagać. Ale klienci, którzy eksploatują takie kosiarki, przeważnie nie mają już kosiarek spalinowych, pchanych. No w związku z tym ona musi wykonać tą najgorszą pracę. Teoretycznie ten trawnik powinien być skoszony kosiarką typowo spalinową, zebrana ta trawa i dopiero wtedy puszczona kosiarka. Niemniej jednak tutaj akurat będziemy ją testowali w warunkach hardkorowych. Czyli jest pewne w 100%, że ta kosiarka przejedzie przez każdy centymetr kwadratowy tego trawnika i że skosi wszystko.